przygotowałem dzisiaj dla Państwa prezentację na temat muzyki lutniowej na Śląsku. Będzie to dotyczyć muzyki XVII wieku, ale i też w części muzyki XVIII-wiecznej. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na postać Ezeliasa Reissnera Młodszego, który to wiąże się z dworami śląskimi, między innymi Piastów Śląskich, ale też i powiązany jest poprzez jedną kompozycję z Johannem Kesselem, organistą, który działał tutaj w Oleśnicy. Thank you.